Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Piersa, to już nasz trzeci podcast na kanale. Dzisiaj jest ze mną Alicja Wlazło, autorka powieści Mrok, wydanej w Genius Creation. Cześć Alicja! Cześć, cześć, cześć wszystkim! No i takie moje pierwsze pytanie na początek, żebyś dała się poznać troszeczkę moim widzom. Jesteś autorką powieści Mrok. O czym jest Mrok? Jedno z najtrudniejszych pytań, jakie można zadać autorowi. Prawda? Dokładnie, bo najtrudniej jest opowiedzieć o tym, o czym jest nasza powieść. No ale postaram się to zrobić w miarę jak najlepiej. Mrok jest to powieść o tak naprawdę o wielu zmianach, o przeciwnościach losu, o ich pokonywaniu. Główna bohaterka Lorin zdaje się mieć wszystko, szczęśliwą rodzinę, tak, wspaniałego faceta, cudowną córkę. Jednak gdzieś tam pojawiają się zawsze pytania, czy to wystarczy, tak? No i w pewnym momencie, gdy spotykają tragedia, po której nie może się podnieść, na jej nadgarstku pojawia się magiczna bransoleta, której, uwaga, nie da się zdjąć. Dodatkowo, tak, dokładnie, więc to jest ten moment zaskoczenia. Ona bardzo chce ją zdjąć oczywiście, no i mamy tutaj różne, że tak powiem, perypetie. Dodatkowo na jej drodze pojawiają się zaprzysiężeni, w tym jeden z nich Sigar, przystojny mężczyzna, więc no tutaj wszystko toczy się w dość intrygujący sposób. A do kogo skierowana jest ta powieść? Ja bym powiedziała, że to jest powieść new adult, tak? Bo jednak tutaj bohaterka jest młodą kobietą, tak? Ma 20 parę lat, prawie 30. Jednak również młodzież znajdzie w niej coś dla siebie. Szczególnie właśnie magię, intrygę, dodatkowo tą zmianę bohatera, którą tu bardzo, bardzo silnie nakreśliłam. I która przewija się tak naprawdę przez cały cykl Zaprzysiężonych, tak? Bo Mrok jest właśnie pierwszą z tego cyklu książką. No, czyli czeka nas cały cykl. Tak. Cykl, na razie nie mówię, ile to będzie książek, bo cały czas, że tak powiem, zastanawiamy się tutaj z wydawcą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, fabuły mi spokojnie starczy na 3 do 5, że tak powiem. Więc zobaczymy. Chciałbym dzisiaj troszeczkę porozmawiać z Tobą właśnie na temat debiutu literackiego, bo to jest Twój debiut literacki, prawda? Dokładnie, tak jest. Jak patrzysz teraz z perspektywy czasu na swój debiut literacki, na tą drogę od momentu chcę zostać pisarzem do teraz, kiedy widzisz swoją książkę na półeczce w księgarni? To znaczy, powiem tak, to jest dalej niesamowite uczucie, tak? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że jeszcze nie widziałam mojej książki na półeczce. Więc na razie to jest wszystko takie, wiesz, wiem, że gdzieś jest, tak? Wiesz co, ten moment, kiedy dostałam te książki do ręki, tak? Kiedy przyszły do mnie do domu, to było takie, wow, to się dzieje naprawdę, nie? To już nie jest gdzieś tam w eterze, że jakieś tam, okej, no dobra, mam umowę, tak? Jest podpisana, pracujemy z redaktorką i tak to wszystko, wiesz, już mi uzmysławiało, to się dzieje naprawdę, ale dopiero tak naprawdę ten moment, kiedy trzymałam tę książkę w ręku, to zrozumiałam, że no kurczę, rzeczywiście udało się, tak? Udało się i cała ta droga na pewno jest trudna, tak? To nie jest nic prostego, nic, co bo można to nie jest zrobić. Łatwe zostać pisarzem, prawda? Nie, to nie jest łatwe. To jest, jak to powiedział mój wydawca, pisanie jest jakby dyscypliną długodystansową. Więc nawet nie chodzi, znaczy start też jest ważny, tak? Na przykład, wiadomo, tam promocja, tam już jest przed sprzedażą, tak? I te wszystkie czynniki, one są bardzo ważne. Natomiast to jest dyscyplina długodystansowa, więc tutaj trzeba nie dość, żeby być cierpliwym, ciągle doskonalić swój warsztat. To jeszcze tak naprawdę ja podpisałam umowę bodajże w 2016 roku w styczniu, a mamy 2018 rok, tak? Więc te 2 lata ta książka cały czas gdzieś tam była w obiegu wśród bet, czy też z redaktorką pracowałam nad nią, z wydawcą, więc cały czas ten czas poświęciliśmy na jej udoskonalanie. No i mam nadzieję, że to się opłaciło. To warto mówić o tym, czyli w 2016, czyli to nie jest tak, że podpisujemy umowę, buch, książka jest w Empiku, już można, tylko to jednak jest jeszcze dużo, dużo pracy w momencie, kiedy w ogóle dokładnie, wydawca zainteresuje się. Tak jest, tym bardziej, wiesz co, ja wiem, że moja książka była, powiedzmy, że dobrze napisana, tak? Dobrze, o, może fabularnie, tak?
Natomiast dużo naprawdę zajęło poprawek, tak, zajęły poprawki, czy tam właśnie stylistyczne, czy żeby gdzieś coś dodać, tak. Przy tej pierwszej książce, przy tym debiucie literackim, to jest bardzo ważne, żeby się nie śpieszyć. Bo wiesz, tam przy kolejnych książkach ja już widzę po sobie, tak? Kolejna książka z innego cyklu już jest u mojego wydawcy, już czeka na ocenę. Następna się pisze, tak? Druga i trzecia część Zaprzysiężonych też już prawie gdzieś tam są na ukończeniu. Przynajmniej u mnie, tak? No bo jeszcze Druga i tam. trzecia, czyli jednocześnie piszesz drugą i trzecią. Wiesz co, tak wyszło, bo troszkę mi się ta druga rozwinęła i wyszło tam dość dużo stron, więc chyba po prostu podzielę ją na dwie, tak? Dlatego można powiedzieć, że to jest druga i trzecia, tak? Bo na razie jest zbyt opasła, stanowczo. Byłaby 2 bądź 3 razy dłuższa, grubsza od mroku. A mrok ile Dokładnie. ma stron, tak plus Wiesz minus? co, 414? Jakoś tak, O, to 414. faktycznie, to już Tak. 800 stron to już takie konkretne tomiszcze. Dokładnie, a jednak no lepiej, żeby to jednak przeczytać tak, wiesz, może nie na raz, ale z zapartym tchem i tak fajnie dawkować, nie? Przynajmniej tak sądzę. No, więc tak jak mówię, no, debiut literacki jest tutaj bardzo ważny, trzeba się na nim skupić, nie śpieszyć się. Oczywiście podejrzewam, że to też wszystko zależy od danego wydawnictwa. Moje A jak z wydawnictwo, tak? poprawkami? Ciężko było przyjąć poprawki. Bardzo często słyszę od młodych twórców, że boją się w ogóle tych poprawek, że nagle wydawca każe zmieniać całą oś fabularną. Bardzo często to ego pisarza okazuje się być zbyt duże, żeby zaakceptować wiele zmian. Powiem ci, że moje ego tutaj akurat nie zostało nadszarpnięte, ale to zaraz do tego wrócę. No na pewno trzeba tutaj mieć to na uwadze, że po pierwsze wydawca, redaktor nie poprawia ciebie jako pisarza, jako osoby, nie ciebie krytykuje. On krytykuje powieść, on poprawia powieść, tekst. A dlaczego? Po to, by stał się jak najlepszy. By w momencie, kiedy już czytelnicy mają go w rękach, tak, byli zadowoleni z otrzymanego dzieła, można też powiedzieć z otrzymanego produktu, bo no nie oszukujmy się, książka w tych czasach jest też produktem, tak? I każdy, kto jednak wyda te 20, 30, 40 zł, zdecyduje się na to, oczekuje też jakości. Więc tutaj też uczulałabym się, żeby tak na to patrzeć, a nie tylko, że to jest nasze dzieło To cudowne, moje dziecko literackie, literackie. świetne. Bo okej, no ja też uważam, że Mrok jest super, tak? Bo inaczej bym go nie napisała, po prostu. Jestem nawet świadoma niektórych błędów, które tam popełniłam. Jestem tego A świadoma, to też ale. bardzo ważne jednak chyba, żeby być dobrze nastawionym do swojej książki. Tak, to jest bardzo ważne. Choć powiem, że już w pewnym momencie też miała mi troszkę dość, bo ile można poprawiać. Ale wracając jeszcze do tego ego, powiem, że mi bardzo pomogły kursy kreatywnego pisania. Ponieważ na nich również tutaj pracowałam też częściowo tam nad jednym czy dwoma rozdziałami właśnie z Mroku. To był bardzo pierwszy taki szkic, zaczątek można powiedzieć. Ale tam się dowiedziałam, że praktycznie no, mój warsztat ledwie tam gdzieś oscyluje w granicach, no troszkę wyżej niż zero, tak? Więc pomysł, no tak, ja to mówię szczerze, bo ja tu przeszłam daleką drogę od momentu napisania pierwszego szkicu aż do teraz. Książkę 4 razy przepisywałam od nowa, więc to jest zupełnie co innego niż było na początku. I powiem tak, no tam byli naprawdę świetni nauczyciele, świetni krytycy, którzy potrafią przekazać krytykę w taki sposób, że okej, okay, ja się popłakałam, mówię wprost po pierwszej krytyce, potem się podniosłam, tak? No bo wiadomo, trzeba, tak? Czy ja tak do tego podchodzę? I miałam do siebie większy już dystans, miałam większy dystans do tego tekstu. I teraz w momencie, kiedy już został wypuszczony, ja wiem, że wszystkie opinie dotyczą tekstu, tak? Nie mnie, no chyba, że rzeczywiście gdzieś tam coś się pojawi o moim stylu, czy o tej mojej drodze pisarskiej. Ale ja wiem, że wypuściłam dany tekst i teraz on się musi sam obronić. Ja mogę tylko gdzieś tam starać się pomóc. A ta pierwsza krytyka była tak szorstka, czy była Ona taka do bólu konkretna, że wywołała u ciebie aż takie emocje? Wiesz co, powiem ci, ona była nie tyle szorstka, bo ona była bardzo konstruktywna, tak? Na co ja zwracam uwagę, bo też jestem współzałożycielką, blogerką na Zostać Pisarzem, więc ja też bardzo, bardzo na to zwracam uwagę, że konstruktywna krytyka jest podstawą, jest kluczem do osiągnięcia jakiegokolwiek efektu, tak?
Ona była tak, ona była konstruktywna, nie była szorstka, ale była prawdziwa i uderzała dokładnie w te punkty, które ja myślałam, że są dobre, tak? A potem się okazało, że gdzieś tam już nawet przy zdaniach, tak? Że Przygotowie to takie zdań. fundamenty, że one jeszcze mają Dokładnie, do że one dopracowania. jeszcze, ale to był pierwszy mój kurs, tak? Więc w ogóle tak naprawdę ja nie miałam warsztatu, więc ja sobie z tego zdaję sprawę. Ale co było ciekawsze? Bo na tych kursach to wyglądało tak, że najpierw wrzucamy tekst, najpierw oceniają go inni kursanci i oni się zachwycili tą powieścią, tak? Tym kawałkiem powieści, który im udostępniłam. A potem nagle się okazało, okej, okay, pomysł fajny, ale to, wszystko do zmiany, A, w wszystko. ten sposób. Dokładnie, więc to było takie troszkę tutaj, wiesz, mocne uderzenie, można powiedzieć, zimny prysznic. Ciekawi mnie to, co mówisz, bo wiele osób pyta właśnie, jak zacząć przygodę z pisaniem w momencie, kiedy on chce pisać książki. Bardzo wielu młodych ludzi, gimnazjalistów, licealistów myśli o tym, żeby pisać książki. Nie wiedzą, jak się za to zabrać. Twoja historia jest bardzo ciekawa, że byłaś na kursach literackich i przepisałaś swoją powieść czterokrotnie, z tego co mówisz. Dokładnie, dokładnie tak. Ponieważ wiesz, dużo osób też na przykład pisze książkę pierwszą i zupełnie ją odkładają do szuflady, bo wiedzą, tak, jak już nabywają tego doświadczenia, ten warsztat ich się zmienia, wiedzą, że ta książka się do niczego nie nadaje, tak? Mogłam to samo zrobić, ale wiem, że historia zawarta w Mroku, zawarta w Zaprzysiężonych jest o tyle cenna, o tyle intrygująca, że no nie mogę jej zostawić w szufladzie, tak? Czyli Dlatego miałaś dobrą musiałam to historię, a sprawdzić. musiałaś nauczyć się pisać, trenować Dokładnie, najzwyczajniej w świecie. dokładnie. Tak jest, więc tutaj, a jeżeli tylko mamy ciekawą historię do opowiedzenia, tak, też w inny sposób, bardziej ciekawy niż, nie oszukujmy się, wszystko zostało opowiedziane, przedstawione. Pytanie, jak my połączymy różne wątki, w jaki sposób to przedstawimy, tak? Opowiemy to tak, jak my to widzimy. Natomiast tak jak mówię, no, pisania można się nauczyć, oczywiście. Nie chcę mówić, że każdy może się nauczyć, ale też nie chcę mówić, że nie warto próbować. Warto, bo jeżeli nie spróbujecie, tutaj się odnoszę do widzów, tak? Jeżeli nie spróbujecie, to się nigdy nie przekonacie, czy właśnie to nie jest ta wasza droga, tak? To nie jest to, co powinniście robić w życiu, a może akurat, może w tym momencie coś się dla was zmieni, a życie mamy jedno, dlaczego go nie wykorzystać? A po czym właśnie poznać, po czym poczułaś to, że ta historia jest wyjątkowa, że ta historia jest warta przepisania książki czterokrotnie? Skąd to się wzięło? Znaczy powiem ci, że za każdym razem, jak ją czytałam, poprawiałam po raz enty, to nie mogłam się od niej oderwać. Płakałam w tych samych momentach, w których jeszcze można powiedzieć pół roku temu gdzieś tam się łezka wokół zakręciła. Dalej to przeżywałam, tak? Mimo, że znam tą historię, to dalej ja sama ją przeżywałam, więc mówię, kurczę, no coś w tym musi być, tak? No przecież ile razy można czytać tą samą, nawet że to jest moja opowieść, tak? Bo mam też inne opowieści, które no gdzieś tam, no nie, no nie do końca, no wiem, że dobra, może być krótkie opowiadanie, jakiś tam short, ale to jest wszystko, tak? A mam takie, że po prostu, no wiem, że to będzie dobre. To już jest taka intuicja, można powiedzieć, Czyli to tak? się czuje w trzewiach. Dokładnie, dokładnie to się po prostu czuję. A poza tym moją pierwszą czytelniczką była tutaj moja szwagierka. W ogóle też... Tak, bo ona też kocha fantastykę i mamy dość podobne tutaj upodobania fantastyczne. I zanim zaczęłam pisać, to szukałam, wiadomo, jak zacząć, tak? Bo to jest to najważniejsze pytanie na początku. I tam znalazłam, już nie pamiętam gdzie, taką poradę, że warto pisać dla jednej konkretnej osoby. Ja właśnie sobie wybrałam ją, tak? Że to dla niej chciałabym napisać. I w momencie, kiedy ona to przeczytała i powiedziała, że wow, super, ale wykonanie jest okropne, powiedziałam, że to jest to. Powiedziałam, że to jest to, bo chciałam właśnie do takiej grupy docelowej, tak, w której ona się znajduje, właśnie dotrzeć. Czyli można powiedzieć, że twoja szuflada jest pusta. Znaczy, moja szuflada ma pełno pomysłów, bo ogólnie ja jestem takim typem pisarza, który nie patrzy gdzieś tam na, nie wiem, na otoczenie, nie podsłuchuje, że tak nieładnie powiem, rozmów. Gdzieś, wiadomo, gdzieś tam Twoja coś... szuflada nie jest złomowiskiem, a jest recyklingiem. Każdy pomysł jednak Dokładnie, wykorzystujesz. dokładnie tak. Zawsze gdzieś coś tutaj zmienię, żeby to wyszło na dobre tekstowi, tak? Powieści, czy też właśnie opowiadaniu. Więc
No nie, nie mam takich rzeczywiście tekstów, do których wiem, że nigdy nie wrócę. Jeden raz napisałam, ale to miałam 12 czy 13 lat, kiedy zaczęłam właśnie, chciałam napisać książkę, tak? To był ten pierwszy moment. Mówię, napiszę powieść kryminalną, tak, o dziewczynce, która gdzieś tam ma chip w głowie i tak dalej, nie? Tylko, że wtedy akurat dostałam też krytykę, ale jako dziecko nie potrafiłam sobie z nią poradzić, po prostu. No i przestałam pisać, tak? Więc to jest chyba jedyny pomysł, który gdzieś tam się nie rozwinie w nic więcej. Czy jest coś takiego jak talent do pisania? Powiem Ci tak, dzisiaj przeczytałam właśnie recenzję, że autorka, ja, tak, bo właśnie tutaj było o Mroku, że autorka ma niezaprzeczalny talent, było mi niezmiernie miło, nie powiem. Natomiast ciężko powiedzieć, na pewno jeżeli ma się ten talent, nie wiem czy go mam nadzieję, to jest prościej. Jest prościej. Uważam, że ważne jest, żeby mieć talent do opowiadania, pokazywania, bo to jest też bardzo ważne, pokazywania dobrych historii, do przedstawiania ich, ponieważ warsztatu idzie się nauczyć, po prostu. Jednak jeżeli nie mamy co opowiedzieć, a nasz warsztat może być świetny, tak? Może, nie wiem, na wyżyny tak się wspinać, to okej, możliwe, że rzeczywiście zachwycimy krytyków. Tylko też jest pytanie, po co piszemy? Czy chcemy zachwycić większą tutaj liczbę odbiorców, czy na przykład też celować właśnie gdzieś tam w specyficzne nagrody literackie, tak? Bo to też inaczej się pisze. Inaczej, że tak powiem, tutaj układamy sobie pracę, zastanawiamy się nad tym, tak? Więc no, talent pomaga. Nie wiem, czy jest niezbędny, tak? Ale na pewno pomaga. Czyli też ważniejsza jest historia niż sam warsztat, czyli same słowa, ładne słowa nie sprzedadzą historii, jeśli historia będzie słaba. To bardzo ważne i ciekawe to, co mówisz. Moim zdaniem tak, bo tutaj też są różne, że tak powiem, obozy, tak? Bo są też ludzie, czy pisarze, którzy uważają, że nie, warsztat to podstawa, dopiero potem możesz tworzyć wiadomo historię, skupiać się na tym. No, ja jestem żywym przykładem, że to tak nie działa, ponieważ moja historia nie była nawet doskonała, tak? Ale była na tyle dobra, że wydawca, tak, i czytelnicy tam bety w tym wydawnictwie po prostu się nią na tyle zainteresowały, że uwierzyły we mnie, tak? A warsztat dopiero gdzieś tam też dalej jeszcze podszkalałam, już w momencie, kiedy książka, cały cykl Zaprzysiężonych został tak naprawdę przyjęty do wydawnictwa. O, czyli już cały cykl wiemy, że się Genius No Creation tak. ukaże. Tak, bo dokładnie, bo mam umowę po prostu na cały cykl, dlatego pożyczałam Spodobaliście się tą sobie umowę. nawzajem. Tak, powiem, że naprawdę, no świetne wydawnictwo, wydawca Marcin Dobkowski jest naprawdę świetnym człowiekiem, wspiera i wiem, że mogę się do niego zwrócić o wszystko. Tak samo moja redaktorka Iga Wiśniewska. No, akurat z nią, no to znaleźliśmy wspólną nić porozumienia, tak? Więc świetnie, świetnie, naprawdę jestem w dobrym miejscu. Powiedz mi jeszcze coś takiego a propos debiutu. Czy był moment, że zwątpiłaś w swoje pisanie poza tym wiekiem 12 lat, kiedy zaczęłaś pracować nad tą książką, poprawiasz pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz? Czy był moment, że zwątpiłaś, czy to w ogóle ma sens, czy uda mi się to poprawić na tyle, żeby wydać tą książkę? Był taki moment? Ciągle są takie momenty, to jest nieodłączna część pracy pisarza. Ponieważ sądzę, że tak, nie dość, że często już jesteśmy zmęczeni tym pomysłem, zmęczeni tymi poprawkami. U mnie się to bardzo często pojawia w momencie, kiedy już dobra, napisałam i teraz poprawiamy. Dobra, idzie do moich bet, tak, bo mam jeszcze swoje tej bety, wraca do mnie, znowu to poprawiam, znowu idzie do bet, tak. Ja raczej nie wysyłam od razu do wydawcy, tylko staram się, jak ile mogę poprawić tutaj właśnie w tej wąskiej grupie zaufanych osób. I w A pewnym to też ważne, momencie czyli najpierw poprawiamy tekst sami, staramy się go dopracować, a dopiero potem wydawca. ja tak robię. Ja tak robię, bo też no, lubię mieć już, im więcej wiem, że im więcej zrobię teraz, to potem będę mieć mniej do zrobienia, tak? Poza tym, później już przy współpracy z redaktorem, tak, czy tam wiadomo z wydawcą, to mamy spojrzenie już ograniczonej liczby osób, tak? Jakieś tam, nie wiem, trzech, czterech, załóżmy, tak? A jak już z redaktorką, no to już tylko we dwie pracujemy nad tym. Natomiast tutaj mam kilka osób, które zupełnie patrzą w zupełnie inny sposób na świat, na pisarstwo
i dzięki temu wiem, że każda mi wyłapie inne błędy, czy to logiczne, czy to właśnie warsztatowe, stylistyczne. Dlatego to jest tak ważne moim zdaniem, żeby już tutaj, już jeszcze zanim wyślemy tę powieść do wydawnictwa, to już dużo, dużo pracy nad nią, jej poświęcić. O. A jak na twoje pisanie patrzyła zawsze rodzina, przyjaciele, mąż, jak patrzył? Raczej wspieranie, czy raczej był szok, kiedy się okazało, że... Znaczy powiem tak, mrok nie powstałby, gdyby mąż mi nie powiedział, że to ma sens, tak? Bo pamiętam, że to były wakacje i ja dopiero, to był lipiec bodajże, ja dopiero siadałam do planu, tak? W ogóle szok, że napisałam plan wtedy, bo ja ogólnie okazuje się, że nie jestem zbyt dobra w planowaniu, jeżeli chodzi o powieść, o fabułę, ale napisałam ten plan i tak radziłam się męża, co on sądzi, tak? Gdzieś tam podpowiedział mi niektóre rozwiązania, więc to nie wyglądało tak, że on mnie od tego odwodził, wręcz przeciwnie, bo siadłam i nie wiedziałam, jak zacząć. On mówi, no wejrzysz, no napisz, najwyżej poprawisz, tak? No mówię, no kurczę, no racja, no najwyżej poprawię, tak? A jak nie spróbuję, to się nie przekonam. Więc nie, mąż tutaj bardzo, bardzo, że tak powiem, mnie wspiera. Rodzina też, szwagierka, tak jak mówię. Nie wszyscy też, że tak powiem, to na pewno rozumieją, tak? No bo kurczę, no dużo czasu tracę na siedzenie przed komputerem, wiadomo, więc, bo już mi się nie opłaca, bo pierwszy tom napisałam cały ręcznie, więc, a teraz już wszystko komputerowo. Ręcznie, Więc... długopisem? Tak, i piórem. O matko! Tak, dokładnie, więc pierwszy szkic był całkowicie pisany przeze mnie ręcznie, że tak powiem, na starą modłę, ale było w tym też coś magicznego i powiem, że trochę mi tego brakuje. Jednak jak przypominam sobie te godziny spędzone w nocy na przepisywaniu na komputer, to od razu jakoś tak mi się odechciewa powrotu do tego. No, ale tak jak mówię, nie, wspierają mnie, wspierają, do niektórych dopiero teraz dotarło, że rzeczywiście coś pisałam, bo wydałam, tak? I dopiero teraz to jest, wiadomo, tak namacalne, nie? Ludzie bardzo często widzą to dopiero, te całe starania się pisarskie, ten trening warsztatu, te wszystkie nauki, widzą dopiero w momencie, kiedy ta książka ukaże się na rynku. Dokładnie, dokładnie. Ogromu pracy tutaj ludzie nie dostrzegają, bo w sumie jak mogą to dostrzec, tak? Nie udzielamy się wcześniej na gdzieś tam w internecie, tak? Czy nie jeździmy na konwenty, czy nie prowadzimy jakichś warsztatów, zanim ta książka tak naprawdę nie jest na półkach, więc ludzie też o nas nie do końca wiedzą, a tym samym nie wiedzą, jak to wszystko wygląda, ile czasu i pracy wymaga, aby dana książka po prostu trafiła w ich ręce. Czy pisarki w Polsce mają trudniejszą sytuację na rynku wydawniczym niż pisarze? Czy zaobserwowałaś coś takiego? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, bo to też wszystko zależy od tego, o jaką literaturę pytamy. Bo jest coś takiego jak literatura kobieca, która w ostatnich latach no, jest czy nie jest, ciężko właśnie też to powiedzieć, określić dokładnie, która w ostatnich latach gdzieś tam się bardziej rozwija, tak? Mówię tutaj gdzieś tam o powieściach obyczajowych. Zgadza się, jak najbardziej. Dokładnie, z dużą dawką romansu, tak? Tutaj właśnie pasji, gdzieś tam jakieś przeciwności losu. I sądzę, że na tym polu tutaj pisarki mają na pewno łatwiej, ponieważ ich odbiorcami również są kobiety, tak? Zasadniczo nie wiem, czy jest jakiś mężczyzna, który pisze literaturę kobiecą. A powiem ci, nie wiem, naprawdę nie wiem, a może na przykład chcesz pisać na przykład pod pseudonimem, a my tego możemy nie wiedzieć, nie? Więc tu jest też taki haczyk, nie? Więc różnie to może być. Natomiast powiem ci, jeżeli chodzi o fantastykę, no to wydaje mi się, że możemy mieć troszkę trudniej, ale to też bardziej jest spowodowane tym, w jaki sposób piszemy, naszą wrażliwością, no bo nie da się ukryć, że jednak kobieta pisze troszkę inaczej, niż pisze inaczej mężczyzna, tak? Na czym innym się skupiamy. Ja wiem, że się skupiam bardzo na uczuciach, na emocjach, bardzo chcę to przekazać w dobry sposób. Natomiast już zauważyłam, że ta druga, trzecia książka, czwarta, one już są inne i stylistycznie i tak samo już troszkę inaczej potrafię to wszystko pokazać, właśnie tak może nie bardziej ogólny, jakby to powiedzieć, że i sądzę, że bardziej i dla mężczyzn, i już dla kobiet, tak, w ten sposób, tak, że już gdzieś tam zaczynam dążyć w tą stronę. Mrok, mam też opinie na przykład męskie, że bardzo mi się podobało, chociaż co ciekawe, gdy dostaję opinie na temat mroku od mężczyzny,
to najpierw jest tak, podoba mi się, ale to bym zmienił, tak? A potem nie no, ale to, żeś zrobiła świetnie, to super, tak? I potem nagle się okazuje, że w ogólnym rozrachunku jest naprawdę fajnie, ale gdzieś tam to jest wszystko wyszczególnione. Coś, na co ja na przykład nie zwróciłam uwagi jako kobieta, nie? Więc to też jest ciekawe. A tak jak obserwujesz gdzieś tam u siebie na fanpage'u, wśród swoich już czytelników, tych pierwszych beta readerów, czy to bardziej skupiasz wokół siebie dziewczyny jako czytelniczki, czy czytelników też jest całkiem sporo? Bo zastanawiam się, czy w polskiej literaturze jest coś takiego, taki trend, że pisarze skupiają chłopaków, a pisarki skupiają dziewczyny. Czy istnieje taki trend właściwie? Powiem ci, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że czy jesteś pisarzem mężczyzną, czy pisarzem kobietą, to i tak skupiasz więcej kobiet. Bo po prostu więcej kobiet, moim zdaniem, gdzieś tam czyta, sięga po te książki, szuka ich, tak? W ogóle też więcej kobiet jednak jest aktywnych w tym internecie, chcą zobaczyć coś nowego, jakieś zdjęcia pooglądać, tak, coś śmiesznego, więc tych mężczyzn z automatu jest jakby mniej, tak, po prostu, takie mam wrażenie. U mnie jest rzeczywiście więcej kobiet, stanowczo więcej, dużo więcej, ale ja sobie z tego zdaję sprawę i wiedziałam, że będę musiała też celować do takiej grupy odbiorców, ponieważ no też nie dość, że jest większa, tak, to też się szybciej zainteresuje powieścią, szczególnie nową powieścią nowej pisarki. Właśnie mam wrażenie, że autor w dzisiejszych czasach jest osobą żyjącą bardziej poza maszyną do pisania, a coraz bardziej jako taka, bym powiedział, intelektualna gwiazda rocka. Autor Bardzo musi jeździć dobrze. do bibliotek, musi spotykać się z fanami na konwenty, co sama też Tak. wspomniałaś o konwentach. Ta sylwetka autora chyba zaczęła się zmieniać. Sądzę, że tak, i to już zaczęło się silnie zmieniać, mi się wydaje, już kilka lat temu ładnych, kiedy ci autorzy zaczęli rzeczywiście wychodzić do czytelników i tak naprawdę sprostać ich wymaganiom, bo czytelnicy są teraz bardzo wymagające. Im nie wystarczy tylko sama książka. Nie, w momencie, kiedy już przeczytają książkę, czy nawet o niej usłyszą, chcą usłyszeć więcej o autorze. Autor, można powiedzieć, że jest twarzą swojej twórczości. Autor, pisarz powinien być teraz celebrytą. Niedawno prowadziłam właśnie, tak sądzę. Niedawno prowadziłam właśnie też taki live na zamkniętej grupie, właśnie o pisarzu jako celebrycie, tak? Czyli, że musimy gdzieś tam się udzielać, tak? Więc nie możemy tylko siedzieć zamknięci w czterech ścianach. Okej, to jest bardzo ważne, no bo wiadomo, musimy kiedyś pisać, tak? Musimy kiedyś tworzyć. Jednak co z tego, że napiszemy świetną powieść? Co z tego, że będzie bardzo dobra warsztatowa? Że fabuła będzie wciągająca, niepowtarzalna nawet, nieszablonowa, jeżeli nikt o niej nie usłyszy? I oczywiście wydawnictwo robi też tutaj swoje, tak, promuje autora, ale jeżeli nie będzie tutaj współpracy, wsparcia również od strony autora, to długo nie pociągnie, tak? Ta opinia po prostu jakby publiczna. Więc moim Czyli zdaniem to jest autor nie kluczowe. może być szarą myszką. Może. To też nie chodzi o to, że nie może, bo są różni autorzy, tak, różni pisarze i niektórym jest ciężej wyjść, że tak powiem, z tej swojej strefy bezpieczeństwa, ale na pewno jest prościej, jeżeli już zaczniemy, że tak powiem, z kopyta, tak, czyli okej, dobra, to wydałam książkę, teraz się promujemy, skupiamy się na czytelniku, tak, na tym, żeby wyjść do czytelnika, rozmawiać z nim, rozmawiać tak samo też z blogerami. To też jest bardzo ważne, żeby tutaj ta współpraca się wszystko dobrze po prostu układała, tak? Żeby te relacje fajne utrzymywać. To moim zdaniem to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. Wiele bibliotek faktycznie zwraca uwagę na to, że autorzy bardzo często są pozamykani, że potrafią napisać fajną, wartką historię, a na spotkaniu autorskim już wcale tak ciekawie potrafi nie być. No właśnie, to też jest takie no, ciekawe, bo też właśnie mówiłam o tym, że trzeba też umieć ciekawie opowiadać. To nie jest tylko, że trzeba napisać, bo jeszcze to jest zupełnie co innego, jak napisać, a opowiedzieć, tak jak ja teraz z tobą rozmawiam, to też trzeba umieć, trzeba stawić czoła swoim własnym lękom, tak? Bo no nie oszukujmy się, każde wystąpienie publiczne to jest gdzieś tam stres.
Mnie akurat on motywuje, bo ja uwielbiam występować publicznie, uwielbiam dzielić się tą moją pasją z innymi ludźmi, rozmawiać, więc nie jest to tyle prościej, tak? Ale wiem, że dla niektórych to naprawdę jest duża przepaść do pokonania. Będę współpracować też z biblioteką właśnie. Moje miasto się świetnie, prężnie rozwija, też pod względem właśnie kultury, literatury, więc będziemy. Na razie za dużo nie chcę zdradzać, ale coś już w czerwcu będzie się działo tutaj u mnie na Śląsku, więc również serdecznie zapraszam na Dni Fantastyki w Dąbrowie Górniczej. Tak, tak, dokładnie, więc serdecznie zapraszam, bo będzie się działo i będzie mrocznie. Natomiast tak jak mówię, wybieram się również na warszawskie targi książek razem z wieloma autorami z mojego wydawnictwa, więc również będzie się działo, będziemy tutaj w wielu panelach dyskusyjnych brać udział i szykują się też ciekawe rzeczy. Właśnie wspomniałeś dużo, to widzę, że się dużo naprawdę dzieje, czyli naprawdę ruszasz z kopyta. Ja uważam, że trzeba ruszyć z kopyta. Wiesz co, ja też mam, może, można powiedzieć, troszkę łatwiej, bo zaczęłyśmy, jak już wspomniałam, prowadzę właśnie stronę Zostać Pisarzem, więc ona już teraz 3 lata miała, skończyła, więc już te 3 lata gdzieś tam istnieje, może nie tyle jako pisarz, ale jako gdzieś tam osoba, która pomaga początkującym pisarzom w stawianiu pierwszych kroków, daje im rady, więc o tyle to też jest łatwiej, że gdzieś już moje nazwisko komuś się przewinęło, tak? Gdzieś ktoś mnie zna i jest prościej. Mi jest po prostu prościej w tym momencie. Wspomniałeś, że jesteś z Dąbrowy Górniczej. To bardzo Tak ciekawie. jest. Byłem w Dąbrowie Górniczej. Jak ktoś O, jest akurat proszę. słucha tego z Dąbrowy, to serdecznie pozdrawiam. Macie pisarkę nową w Tak, mieście. tak. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Panie z biblioteki też pozdrawiam, bo bardzo miłe, bardzo fajne były. O, Podejrzewam, tak, przyjęły cię dokładnie. naprawdę ciepło. Bardzo ciepło, bardzo ciepło, bardzo mile wspominam to spotkanie. Czekam z niecierpliwością na kolejne, już z konkretnymi informacjami organizacyjnymi, więc no, czekam, czekam, tak? Zobaczymy, jak to się dalej wszystko rozwinie. A tak jak mówiłeś, no, ruszam z kopyta, no, bo moim zdaniem nie ma innej drogi, jeżeli chcemy gdzieś tam dotrzeć do szerszego grona czytelników, tak? No właśnie, autor powinien być aktywny, warto, żeby potrafił opowiedzieć o swojej historii, rozmawiał z fanami. Jakie są takie cechy dobrego autora, dobrego pisarza według ciebie? Wiesz co, ja uważam, że najlepszy pisarz jest trochę introwertykiem i trochę ekstrawertykiem. Czyli w momencie, kiedy właśnie przychodzi ten moment do pisania książki, potrafi się odciąć od rzeczywistości. Oto jest odcięcie się. Ja zakładam słuchawki, głośna muzyka, mnie nie ma po prostu, tak? A nie potrafię już pisać bez muzyki, bo moje myśli za szybko lecą i już się skupiają na tym, co powinnam gdzieś tam zrobić. Więc muszę mieć taką odskocznię. Natomiast tym ekstrawertykiem to trzeba być właśnie w momencie, kiedy już ta książka jest wydana i powinniśmy, może, bo to nie jest też przymus, tak? Ale to też jest jakby przywilej tego, że ludzie chcą z nami rozmawiać, że interesują się nami, interesują się tą powieścią, tak? Tą historią, że coś tam ich w niej zaintrygowało. Powiem ci, że te pierwsze momenty, kiedy pierwsi fani powiedzieli mi, napisali, że wow, twoja książka jest świetna, kiedy kolejne, tak? To mnie tak uskrzydliło, od razu zaczęłam dalej poprawiać. Mówię, nie, wracam dalej do poprawek, muszę, muszę. Więc tak jak mówisz, to się wszystko zazębia. Moi ludzie mnie potrzebują. Dokładnie, dokładnie, ludzie mnie potrzebują, ludzie chcą czytać te moje wypociny, tak? Wow, udało się, naprawdę, bo to jest właśnie to, na czym mi zależy, tak? Żeby ludziom sprawić przyjemność, żeby ich zaskakiwać, najlepiej na każdej stronie, ale oczywiście się nie da, ale żeby to było jak najbardziej właśnie nietypowe, chociaż to jest bardzo trudne i właśnie zaskakujące, tak? Bo uważam, że w powieściach powinno być pełno tutaj właśnie takich zwrotów akcji, których się czytelnik nie spodziewa. Natomiast, bo ja bardzo kluczę wokół tych wszystkich tematów i pytań, natomiast jeżeli chodzi o te cechy pisarza, no to na pewno powinien być otwarty na czytelników, na relacje z blogerami. Powinien tak samo, moim zdaniem, umieć też przyjąć inicjatywę, tak? Bo na przykład we współpracy z moim wydawcą, to my też bardzo dobrze współpracujemy, tak? Potrafimy tutaj gdzieś tam dojść do wspólnego porozumienia, tak? Wiem, że mogę dać jakiś pomysł, że on będzie tutaj na przykład przerobiony, gdzieś tam właśnie nie tylko odnośnie książki, ale też odnośnie promocji, tak? Że gdzieś tam cały czas właśnie ta współpraca jest na wysokim poziomie. Czyli musi angażować się pisarz, nie że Tak. rzucam książkę i siema, bawcie się z nią.
No nie, moim zdaniem tak się nie da, bo zauważ, że nawet jak gdzieś mamy na przykład pisarzy, nie wiem, z SQN, czy tam z Fabryki Słów, to okej, rzeczywiście może mają troszkę lepszy start, no bo są większe wydawnictwa i tak dalej, więc z automatu. Natomiast też się muszą udzielać, też się pokazują i w sieci, i na konwentach, i na targach, na spotkaniach autorskich, też nagrywają filmiki. Widziałam teraz na przykład, że Jakub Ćwiek też tam nagrywa takie właśnie filmiki odnośnie pisania, tak? Więc to wszystko cały czas gdzieś tam się dzieje. I no, nie można po prostu się zamknąć w czterech ścianach w sobie. Jeżeli chcemy gdzieś tam dotrzeć do jak największej liczby fanów i odnieść jak największy tutaj sukces literacki, można powiedzieć, tak? Dodatkowo, co jeszcze powinien mieć pisarz? Wytrwałość. Bo nieważne, można napisać jedną książkę, można przestać, tak? Więc dlatego musimy być też wytrwali. Ja dlatego też, wiedząc, że jaka będzie promocja, wiedząc, jak ja się nastawiam do promocji, napisałam już wcześniej pierwszy tom z kolejnego cyklu fantastycznego, żeby już był gotowy. Pół kolejnego też mam. Tak samo już gdzieś tam ten rok, druga część Zaprzysiężonych i ta trzecia też już gdzieś były praktycznie ukończone, jeszcze zanim po prostu wyszła przedsprzedaż. Więc ja sobie też z tego zdawałam sprawę, że teraz mam mało czasu na pisanie, nie ukrywam tego, bo rzeczywiście tutaj promocja, czytelnicy, spotkania, tak, to wszystko zajmuje czas, a jeszcze trzeba pracować, zająć się, wiadomo, rodziną, na wszystko gdzieś tam znaleźć troszkę czasu. Ale czyli da się poukładać, bo skoro zajmujesz się małymi dziećmi, pracujesz aktywnie zawodowo i zdążysz napisać książkę, czyli da się. Oczywiście, że się da. Tylko trzeba chcieć i trzeba mieć dużo samozaparcia, bardzo dużo. I wierzyć w swoją powieść. Ostatnie pytanie z mojej strony, co powiedziałabyś osobom śniącym o debiucie literackim? Rada od ciebie. Nie bójcie się zacząć, to jest najważniejsze. Nie bójcie się popełnienia błędów. Błędy są rzeczą ludzką, a jeżeli będziecie się bali, tak, że napiszecie złe zdanie, że źle skonstruujecie fabułę, no to nie osiągniecie niczego. Tak jak mówię, można się mylić, trzeba się mylić, bo poprzez właśnie pokonywanie tych przeciwności losu, pokonywanie błędów, ulepszanie warsztatu, poprzez pisanie, tak, to tylko w ten sposób gdzieś tam wasza powieść może zaistnieć i może stać się naprawdę wartościowym dziełem. I tym optymistycznym akcentem zakończymy podcast. Była ze mną Alicja Wlazło, autorka powieści Mrok, wydanej w Genius Creation. Pędźcie, kochani, do księgarni. Coś czuję, że będzie warto sięgnąć po tą literaturę. Serdecznie dziękuję za rozmowę i pamiętajcie, marzenia się spełniają. Dzięki bardzo Dzięki. i do zobaczenia. Do zobaczenia.